Dziesiątki chętnych, by ściąć zapuszczane przez lata włosy w jednym z chorzowskich salonów fryzjerskich. To z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, który od 7 już lat jest tu świętowany w dość nieoczywisty sposób. Szkoła Podstawowa nr 21 we współpracy z fryzjerami organizują po raz kolejny akcję Daj Włos, która wspiera działania fundacji Rak & Roll Wygraj Życie. Ze ściętych włosów powstaną peruki dla chorujących na nowotwory kobiet. Fatima Orlińska. Dla kobiet od kobiet z okazji Dnia Kobiet. I choć wielka akcja ścinania włosów w Chorzowie dopiero w piątek pierwsza odważna już się znalazła. 8-letnia Zuzia zdecydowała się ściąć kilkadziesiąt centymetrów włosów i chce dawać przykład rówieśnikom. Na przykład jest u nas taka jedna dziewczynka, która ma na sobie długie włosy i ona mogłaby oddać, ale nie chce. Postanowiłam, że po prostu chcę długie włosy oddać na peruki dla ludzi, którzy na przykład nie mają tych włosów, bo moja sąsiadka właśnie miała raka i trochę jej już włosów odrosło, ale tak malutko. Chorzowska akcja Daj Włos Dziewczyny dla Dziewczyn organizowana jest już po raz siódmy. Grupą docelową pierwotnie mieli być najmłodsi z uwagi na zdrowy stan włosów, jednak z biegiem lat i kolejnych edycji akcji zainteresowanie oddaniem włosów rośnie bez względu na wiek. Na jedną perukę potrzebne są włosy od 6 do 10 osób. Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się nazbierać włosy na dwie peruki. Natomiast w przeciągu tych 7 lat włosy oddało około 150 osób. Przysłaliśmy około 20 kg włosów. To jest naprawdę wynik taki imponujący i myślę, że wielu osobom pomogłyśmy, a to jest takie najważniejsze. Ścięte włosy zostaną wysłane do fundacji Rak & Roll, która chorym w całym kraju przekazała już ponad 5 tysięcy darmowych peruk. Chcąc kupić prywatnie perukę wykonaną z włosów naturalnych, trzeba liczyć się z wydatkiem nawet kilku tysięcy złotych. 8 marca w chorzowskim salonie fryzjerskim, który od początku trwania akcji nieodpłatnie ścina włosy, zjawi się 15 osób. Ponadto salon w celach charytatywnych przyjmuje klientów przez cały rok, jednak nie każde włosy nadają się na perukę. Na pewno musi być to 35 cm, od zeszłego roku to się zmieniło, bo wcześniej było 25 cm. Muszą być naturalne, nie mogą być farbowane ani poddane żadnym obróbkom chemicznym typu nanoplastia, keratyna. Czyli tak naprawdę trafiamy do najmłodszego grona dziewczynek w wieku szkolnym. Przed ścięciem włosów na rzecz peruk powinny być one dokładnie umyte szamponem oczyszczającym bez użycia odżywek czy olejków. O tym, jak ważne dla chorujących kobiet, które wskutek nowotworów tracą nie tylko włosy, ale często też piersi, są takie akcje, najlepiej wiedzą Amazonki. Na pewno wizerunek ma swoje znaczenie, natomiast zawsze z tyłu głowy pozostaje ta choroba, tak? To już na długi okres czasu, ale tak jak mówię, są osoby w młodym wieku, są w starszym, choroba nie wybiera. Nie ma metryki, nie ma rocznika, także badać się, kontrolować się, póki jest na to czas. Z okazji Dnia Kobiet w tym tygodniu wiele stowarzyszeń i podmiotów medycznych na takie badania profilaktyczne zaprasza nieodpłatnie.